Dzień dobry Państwu. Jest druga połowa lutego. Jest szaro, ponuro. Zieleni jeszcze nigdzie nie ma. Na to jest zimno. I wieje. No ale... Nadszedł moment, kiedy musisz wziąć sprawy w swoje ręce i opuścić ciepły kurwidołek. No to se wracam. Na miejscówkę, gdzie rok temu siedziałem już z Federkiem i z Pławiczkiem, tak na początku. O, drobnicę widziałem pod brzegiem. Dobry znak. Dobra. To na boczek. Chyba nam się nie przyda. Chyba nam się nie przyda raczej. Ale patrząc na to, że jestem na pomoście, to lepiej mieć i nie użyć, niż nie mieć i żałować. Co na dzisiaj? Na dzisiaj coś specjalnego. Coś, czego się jeszcze uczę. Mianowicie zestaw kuleczka ołowiu. W połowie robal. Na fluo. Także ten sezon, mimo że miałem inne plany, zaczniemy sobie od dropshota. To wystarczy, że odpowiesz sobie na jedno zajebiście, ale to zajebiście ważne pytanie. Co lubię w życiu robić? A potem zacznij to robić. Składamy. Cyk, w miarę prosto, żeby to było. Najlepiej prosto, tak, tak. Z nami Dragon Millennium FL Dropshot 25 gram. I pierwszy rzut po rybę. Ole, to leci. Szybko naciągamy. Będziemy się uczyć dropshota. Jakiś robal na końcu. Zobaczymy. Generalnie tak. Jesteśmy na wodzie, która jest zaraz pomiędzy drzewami, a więc jest mnóstwo gałęzi. Jak jest mnóstwo gałęzi, to obstawiam, że będziemy mieli do czynienia ze spinkami różnymi. Nie zdziwię się, jak kurde zerwę dzisiaj więcej zestawów, niż będę miał kontaktów w ogóle z rybą. No tak się domyślam, że tak to się raczej skończy. No ale do odważnych świat należy, trzeba próbować, tak? Drugi rok już próbuję z dropshotem i nigdy nic na niego nie złapałem. Kupiłem sobie kijka, owrotek, wszystko, przynęt, no i w ogóle. A nigdy nic na to nie złapałem, także... Nie poddam się tak łatwo. Nie poddam się. Nawet się nie spodziewałem, że widok błotka może człowieka na wiosnę ucieszyć. Nie jest zamarznięte, to już jest dobrze. By nie wiało, byłoby lepiej. Wbitka na drugi pomost. Byleby nie robić za dużo hałasu. Obejdziemy sobie ich dzisiaj kilka. Teraz spróbujemy czerwoną tantunią. Głęboko tu. O kurde, pod 1,5 metra będzie. Także spoko. Nie ma tu czegoś pod pomostem? Nie wyskoczy do mojego robaczka? Nie. To mi się podoba. Takie rzuty to tak. Kij jak najwyżej mówili. Albo coś zahaczyłem, albo mieliśmy jakieś branko. Tutaj jest multo zielska i gałęzi, także też ciężko to wyczuć momentami. Ziele. Jest. Dobrze, że takie zielsko nam nie zrywa zestawu. Było do kitu.
nie odwiązało się czasem. Coś ten, tak jest. Nie, chyba nie. A zrobimy jeszcze raz na razie czego. Od tej strony. O. O, już jest lepiej. Już jest lepiej. Ewentualnie jeszcze, jeżeli na dropa nic się nie będzie działo, nic nie uda mi się wydłubać, to jeszcze względnie po prostu odetnę ten zestaw na dropa i spróbujemy sobie, powiedzmy, klasycznego spinningu, jakieś małe kejteszki albo coś. Blaszka raczej nie najlepszy pomysł na ten, na taką porę roku. Ty. Jezu. Ole wielki oks. Popuszczę mu. Ale on był wielki. Ja pierdzielę, ale już... Chyba skrócimy po prostu dystans. Odszedł, ale był wielki, ja pierdzielę. Nie zainteresował się moją kulką. Zainteresował moją kulką, a nie moim rybalem. To zrobimy to tak. Skrócimy dystans. Miałem do niego bliżej, ale on był wielki. Ja pierdzielę, dobra, 3 dziecha. Kurde, jeżeli on tu gdzieś jeszcze w pobliżu jest. Nie rób tak teraz. Bardziej go kulka ołowie obchodziła niż... You suck! Wow. On tu gania cały czas. On tu gania cały czas. Tak? Okej. Okay. Szpulos, kabłonkos i rzutos. Przy tym wietrze to uważać na plecionkę. Wiatr nam ją będzie ściągał do brzegów, krzaki i za chwilę może być problem. Ale z jednego jestem zadowolony. Nie zerwałem ani jednego zestawu jeszcze. No to już jest konkret. Nic. Nic tu nie wychodzi. Spróbujemy wyjść tu. O! Że nawet jakoś rzuciłem. Bardzo nieudolnie, ale jakoś rzuciłem. Jeszcze raz. Chyba po prostu drzewo. Ty, że wyrwałem to. Faktycznie ciężko to zerwać. Spoko. Ale się opątało chyba na szczytówce. Dobrze, że to nie był chamski rzut, bo bym cierpiał. Mamy to, mamy to. Zielsko.
Dobra, jeszcze jeden rzut gdzieś tam. Idziemy na następny pomost. Środeczkiem też trzeba ich poszukać. Nie wiem, gdzie to są jakieś górki, dołki, pierdoły, jeziorko malutkie. Nic, niewiele o nim wiem. Ale staram się jak mogę. Jakiś zaczep. Zaczepy to tu się dopiero szykują na tym jeziorze. Myślę tego, że słynne kapelony wylezą. Co jest, kuźwa? A więc w ten oto magiczny sposób moją pierwszą przynętą na pierwszym przyłowem na ten rok był rak. Kuźwa mać, nie wierzę, co za dzień. No gnój. Raka na dropshota złapałem. Nie wierzę. No i tak to już czasem bywa. Zaczęło się optymistycznie. Wyjściem ładnego konia do ciężarka niestety. To jest podobno urok tego dropshota. Zaś później przyłów raka. No tego jeszcze nie doświadczyłem wcześniej. Jeszcze chwilę popróbuję. Ale nie da się ukryć. Problem z bateriami. Zimno, wieje, nie jest fajnie. No ale jakoś zaczynamy ten sezon. A idę tam. Zobaczymy. Może jeszcze skoczę po drodze gdzieś nad jedną wodę. Na starą jakąś żwirownię. Zobaczymy, pokombinujemy. A jeżeli nic się już by nie działo, to do następnego mordeczki. Trzymajcie się.